We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every move. W kwietniu szykuje nam się dużo fajnych gier, dlatego bez zbędnego owijania w bawełnę przejdźmy do sedna sprawy. Oto najciekawsze premiery nadchodzącego miesiąca. Mimo tego, że Polska nie jest krajem o bogatych tradycjach związanych z golfem, to warto wspomnieć, że 1 kwietnia europejską premierę ma Tiger Woods PGA Tour 12 The Masters. Jak sam tytuł wskazuje, twórcy tym razem skupili się na turnieju Masters i wszystkim, co z nim związane. Na uwagę zasługuje chociażby dokładność w odwzorowaniu legendarnego już pola golfowego Augusta National. W Prima Aprilis swoją premierę ma także Dynasty Warriors 7. To klasyczne, slasherowe lepiej, więcej i z większą pompą. Brak rewolucyjnych zmian w stosunku do części poprzedniej sprawi, że fani serii poczują się tutaj jak w domu. Ósmego kwietnia zadebiutuje pierwsza gra rodzimego Eleven Beach Studios. Fajnie podany i przede wszystkim odpowiednio przemyślany odwrócony Tower Defense wydaje się kuszącą propozycją. PC-towego Anomaly Warzone Earth będzie można pobrać ze Steama. Mobilną wersję gry sprawdzić będą mogli posiadacze iPadów i iPhone'ów, choć na platformy Apple Anomaly zawita dopiero za jakiś czas. Minie jeszcze dużo czasu, zanim skończy się zarabianie na postaci Michaela Jacksona. Gra taneczna od Ubisoftu, zatytułowana Michael Jackson The Experience, pozwoli wystąpić na scenie wraz z królem popu. Będzie można również zaśpiewać największe hity Jacksona, w tym Billie Jean, Black or White czy Smooth Criminal. Polska premiera 15 kwietnia. Tego samego dnia w europejskich sklepach pojawi się Patapon 3. Będzie okazja, aby po raz kolejny wystukując rytm przy użyciu przycisków w konsoli PSP uchronić nasze plemię przed niebezpieczeństwem, tym razem z pomocą super pataponów. 20 kwietnia premierę ma Socom Polskie Siły Specjalne. To jedna z pierwszych gier, o których mówiło się w kontekście wykorzystania kontrolera PlayStation Move w grach dla hardkorowców. Akcja przeniesie gracza do południowej Azji. Tam też przyjdzie mu walczyć z reżimem, który zdążył narazić się na to, mordując stacjonujących w okolicy żołnierzy tejże organizacji. W polskiej wersji językowej usłyszymy m.in. generała Romana Polko. Seria Operation Flashpoint zapracowała sobie na miano najbardziej realistycznej wojennej strzelaniny. Wizerunek ten nadszarpnęła ostatnia część, zatytułowana Dragon Rising, a Red River, mimo tego, że również ma być symulatorem pola walki, to będzie grą dużo bardziej przystępną dla graczy, którzy dotychczas nie mieli styczności z serią. Twórcy wzięli sobie do serca narzekania związane z poprzednią częścią i obiecują, że uporali się ze sztuczną inteligencją członków naszego oddziału i pozbyli się irytujących błędów. Zapewnienia te będziemy mogli zweryfikować 21 kwietnia. Set the agenda and keep the peace with China. That hope has been shattered. Dzień później pojawią się Portal 2 oraz Mortal Kombat. Obydwie pozycje są zdecydowanie warte uwagi. Portal 2 to kontynuacja świetnej gry logicznej, która powstała w pracowni Gabe'a Newella. Dodanie trybu kooperacji na pewno wniesie ze sobą nową jakość, a masa nowości związanych z mechaniką samej rozgrywki pozwoli uniknąć wrażenia déjà vu. W przypadku Mortal Kombat zaś efekt déjà vu odgrywa rolę znaczącą. To powrót do korzeni, stare lokacje, znani i lubiani bohaterowie, a także do przesady brutalne fatalities. To klasyka gatunku podana w odpowiadającej współczesnej z tym standardom oprawie. Po powrocie do przyszłości, Telltale Games zabiera się za kolejną znaną filmową serię, tym razem padło na Jurassic Park. Przygodówka urozmaicona o elementy zręcznościowe, której akcja rozgrywa się bezpośrednio po zakończeniu pierwszego filmu Spielberga, brzmi interesująco. Znając dotychczasowe projekty twórców gry, należy przygotować się na kreskówkową oprawę graficzną i epizodyczną formę. Europejska premiera 26 kwietnia. This isn't supposed to happen. What the hell kind of zoo is this? W końcówce kwietnia rozstrzygnie się pojedynek pomiędzy dwoma największymi na rynku grami tenisowymi. W zeszłym miesiącu swoją premierę miał Top Spin 4, a 29 pojawi się Virtua Tennis 4. Gra 2K Czech miała wsparcie dla Move, a Virtua Tennis wykorzystuje dodatkowo Kinecta. Która gra okaże się lepsza pod względem samej mechaniki tenisowych pojedynków, przekonamy się pod koniec miesiąca. 29 kwietnia to także data premiery PC-towego ekskluzywa Darkspore. I to tyle. Dajcie znać, co zamierzacie kupić w dniu premiery. Tylko bez żartów. Cave Johnson here. Fact. The key to any successful cooperative test is trust. And as our data clearly shows, humans cannot be trusted.
The solution? Robots. Then fire the guys who made those robots and build better robots. Then run those robots through a regimen of trust exercises.